Dzień dobry. Ja nazywam się Anna Jędrusiak-Bereza, jestem adwokatem. W dzisiejszym wideo chciałam Państwu powiedzieć na temat sytuacji małych i średnich firm wynikającej z dyrektywy unijnej o sprawozdawczości. Jak Państwu już wskazywałam, 16 grudnia 2022 roku została opublikowana dyrektywa w zakresie sprawozdawczości i ona już dość jasno reguluje, jak będzie wyglądała sytuacja małych i średnich firm, które mają dopuszczone, których papiery wartościowe są dopuszczone w ramach Unii Europejskiej. Natomiast tytułem wstępu już jest dostępna nasza książka o ESG, jak również audiobook, więc gdyby Państwo chcieli, to na końcu tego wideo, jak również w komentarzu będzie link, gdzie można wejść i się zapoznać z tymi rzeczami, gdyby po prostu chcieli Państwo uzyskać więcej informacji na temat ESG. Natomiast teraz już do Merity. Jeżeli chodzi o sytuację małych i średnich firm, między innymi została ona uregulowana w artykule w punkcie 21 i 22 dyrektywy. W ramach dyrektywy jest jasno określone, że konsekwencje dla takich podmiotów nie mogą być nieproporcjonalne do ich sytuacji. Więc nie może być tak, że na małe i średnie przedsiębiorstwa będziemy mieli nałożone identyczne obowiązki jak na duże podmioty i to spowoduje, że wobec braku zasobów, bo jest oczywiste, że takie podmioty nie dysponują odpowiednimi zasobami i zbyt dużej ilości administracji, podmioty te mogłyby nie podołać po prostu raportowaniu. Z tego też względu dyrektywa przewiduje, że takie podmioty rozpoczną raportowanie niefinansowe dopiero w 2026 roku i jednocześnie wskazuje na 2-letni okres, w którym podmioty te będą mogły odstąpić w ogóle od raportowania, pisząc jedynie w sprawozdaniu przyczynę, dlaczego odstępują od raportowania niefinansowego. Unia Europejska jasno wskazała w tej dyrektywie, że państwa powinny przeanalizować, jakie konsekwencje dla małych i średnich przedsiębiorstw będzie miał obowiązek raportowania zrównoważonego rozwoju i wspierać te przedsiębiorstwa w tym, aby były w stanie podołać takim obowiązkom. Niewątpliwie bowiem trzeba ustalić bardzo dużo danych, aby było możliwe prawidłowe raportowanie. Zatem myślę, że kwestie wsparcia małych przedsiębiorstw będą koniecznymi w takich sytuacjach. Szczególnie, że no, jak spojrzymy na to, jak dużo parametrów jest koniecznych do raportowania, zarówno w ramach tego kryterium środowiskowego, jak i społecznego, nie mówiąc już o tym dotyczącym ładu korporacyjnego, bo tak naprawdę on będzie identyczny jak w największych przedsiębiorstwach. Zatem wyzwanie dla takiego małego przedsiębiorstwa będzie olbrzymie. Więc fantastycznie, że w ramach dyrektywy mamy jasno powiedziane, iż będzie to wspierane, a przynajmniej powinno być. W tej chwili dyrektywa została opublikowana w grudniu 2022 roku, jest 18 miesięcy na wdrożenie do polskiego porządku prawnego, więc myślę, że zobaczymy, jak to będzie wyglądało w naszym ustawodawstwie. Niemniej, niewątpliwie jest to krok w bardzo dobrym kierunku, bo zrównoważony rozwój ma się przyczyniać do tego, że przedsiębiorstwa przede wszystkim będą rosły. Tak, będą rosły w inny sposób niż dotychczas, w sposób bardziej korzystny dla społeczeństwa i środowiska, ale nie może to doprowadzić do tego, że nie będą w stanie w ogóle wykonywać swojej bieżącej działalności. Więc myślę, że ta regulacja naprawdę dobrze to oddaje. Zatem na dzisiaj dziękuję Państwu bardzo. Oczywiście, gdybyście mieli jakieś do mnie pytania w tym zakresie, piszcie w komentarzach, postaram się na nie odpowiedzieć. Dziękuję i do zobaczenia w następnym wideo.